Już zorientowali się Państwo, gdzie zabraliśmy Was dzisiaj o poranku. No myślę, że do miejsca magicznego dla Opolana, zwłaszcza koneserów i miłośników filmu. Dziś bowiem rusza 20. edycja Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy. A zatem filmowe cykle, konkursy główne, pełny metraż, krótki metraż, panorama kina światowego, polskie kino i to, co charakteryzuje lamy, czyli przede wszystkim przeglądy właśnie amatorów, filmów amatorskich, filmów studentów, szkół filmowych, czy też właśnie uczelni, które mają kierunki filmowe u siebie. To jest charakterystyczne dla festiwalu, który będzie odbywał się aż w dziewięciu miejscach w Opolu. No i oczywiście ludzie, ludzie festiwalu, bowiem przecież tu honorowymi lamami już między innymi zostali wyróżnieni Jerzy Sztur, Marcel Łoziński, Piotr Dumała, Maja Komorowska, wymieniać by i wamieniać, bo Krzysztof Zanusi, Agnieszka Holland. no a w tym roku będzie to wspaniała autorka filmów dokumentalnych Lidia Duda. I to właśnie przez cały tydzień, bo do 15 października w Opolu będzie miało miejsce. Dzisiaj Uroczysta inauguracja festiwalu Polskie Lamy, a później przez cały tydzień, oprócz Kina Meduza, w Kinie Helios, Kinie Studio w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, bibliotece naszej miejskiej Galerii Sztuki Współczesnej i w Muzeum Polskiej Piosenki właśnie te niezwykłe dokonania zostaną pokazane i 15 finał tej wielkiej imprezy. A zatem możecie być Państwo pewni, że ten ekran niebawem rozbłyśnie. Wspaniałym blaskiem filmów przygotowanych na tegoroczną 20. edycję Opolskich Lam.